Szanowni Państwo, marszem triumfalnym na cześć polskiego króla Jana III Sobieskiego przywitali Państwa artyści reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Dobry wieczór Państwu. Ja również witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo gorąco i z największą przyjemnością zapraszam do wysłuchania naszego dzisiejszego koncertu. Koncertu, który w całości wypełnią utwory o charakterze patriotyczno-żołnierskim. Utwory, które są dokumentem różnych ważnych etapów naszej polskiej historii. Jak Państwo wiedzą, Wiktoria Wiedeńska z 1683 roku to ostatnie tak wielkie zwycięstwo polskiej armii w tamtym czasie. Potem od czasów saskich następował stopniowy upadek polskiej państwowości. Oczywiście były jeszcze próby ratowania kraju w postaci reform. W 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 maja. Już za chwilę usłyszymy kilka utworów odnoszących się do tego ważnego wydarzenia w naszej historii. Najpierw jednak Wiwat, jedna z najsłynniejszych pieśni pieśniarnych w tamtym czasie, Kurdesz nad Kurdeszami, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Skutek tego